Dzień dobry lub dobry wieczór. Zależy, kiedy oglądają Państwo ten filmik. I witam wszystkich serdecznie na nowym czytaniu. Dzisiaj, czyli we wtorek. I moje czytanie jest takie. Co on o mnie myśli? Oczywiście dla panów, którzy oglądają tutaj ten kanał, co ona o mnie myśli? Czytanie jest tutaj na tą chwilę, czyli co on teraz, w obecnej chwili, dzisiaj, tak, na tą właśnie obecną chwilę, moment, o was myśli, w dzień dzisiejszy, powiedzmy, czyli w tym czasie tego tygodnia. Na pewno w następnym tygodniu będzie myślał co innego, prawda? Ponieważ no, nieraz w miłości mamy różne fazy. Na przykład mamy tęsknotę, później nagle wydaje nam się, że to nie ma sensu, wątpimy, później nagle po prostu się denerwujemy, jesteśmy sfrustrowani, źli na partnera. Przechodzimy różne fazy, dlatego to czytanie jest czytaniem właśnie na tą chwilę, na dzień dzisiejszy. Dobrze, więc jeszcze zanim zacznę odkrywać karty, tutaj mam 9 kart Lenormand i 5 kart Tarota jako uzupełnienie. Zanim zacznę odkrywać te karty i interpretować, bardzo proszę o lajki, komentarze i subskrypcję mojego kanału. Proszę również o tematy, które Państwa interesują, by zaproponować mi różne ciekawe pytania i propozycje tematów. Wtedy po prostu jest dla mnie ciekawiej i jest to dla mnie inspirujące, by Państwu po prostu robić takie tematy tutaj i czytać po prostu takie rozkłady kart, które Państwa bezpośrednio interesują i dotyczą. Czuję się wtedy bardziej zainspirowana i mam większą motywację, więc bardzo proszę, postaram się czytać i sprostać każdemu takiemu tematowi. Oczywiście proszę zawsze formułować bardzo konkretnie temat i pytanie do kart i myśleć zawsze o tym, że jest to czytanie kolektywne. Nie są to w żadnym wypadku tutaj publicznie czytania indywidualne, prawda? Ponieważ to są już czytania prywatne. Na czytania prywatne również zapraszam. Proszę zobaczyć mój e-mail. Jest napisany pod wideo. Także proszę o kontakt i zaczynamy czytanie. Karty Lenormand. Zobaczymy, co on o mnie myśli. Co on, ona o mnie myśli. Więc to, co on myśli, jest to, że jakieś spustoszenia, a to było tak, przepraszam, nie chcę przekładać kart, to było tak w oryginale, właśnie pierwsza karta to była karta bukietu, czyli miało być jakieś spotkanie, jakieś zaproszenie tutaj do spotkania między wami, czy jakaś niespodzianka, chęć zobaczenia się. Niestety ktoś z was tutaj odwołał to spotkanie i do tego spotkania nie doszło. Poprzez to są duże spustoszenia. Być może nawet ta karta też oznacza komunikację i rozmowy, tak? W takim z tego słowa znaczeniu, że no, mieliście jakieś chęci, żeby się spotkać być może lub porozmawiać. Spotkać oczywiście można się też w tych socjalnych netzwerkach, tak? Czyli przez wideo, messengera i tak dalej. Także do tego spotkania jednak i do tych rozmów nie doszło,
poprzez to tutaj wystąpiły jakieś spustoszenia, jakieś szkody w Waszej relacji i on zdaje sobie z tego sprawę, partner, myśli jednak o ulepszeniu tej sytuacji i wyleczeniu tych wszystkich tutaj szkód, które zaistniały poprzez to, że nie doszło właśnie do tej randki, czy spotkania, czy rozmów. Więc chciałby tą sytuacją uleczyć, chciałby po prostu wrócić do Was silniejszy, mocniejszy i poprawić tą sytuację właśnie tutaj. Także są na pewno jakieś tutaj szkody, które w tej chwili u Was w relacji zaistniały, ponieważ widzę tutaj tą kartę szczurów. Ona zawsze wprowadza takie negatywy, też niepokój, zdenerwowanie, prawda? Jest kartą taką po prostu, która no tutaj niszczy właśnie relacje. Zobaczmy sobie, to ma właśnie partner na poziomie głowy. Te szkody, właśnie te jakieś negatywne tutaj sprawy, no nie dają mu spokoju. Chciałby to naprawić. Teraz na poziomie serca, druga linia kart, drugi rząd. Tak, tutaj też jest to, by się, chęć spotkania, chciałby się spotkać. Myśli o właśnie spotkaniu tutaj z panią pytającą. Oczywiście panowie odwracają sobie tutaj tą relację zgodnie do płci. Także bardzo by chciał tutaj, by to spotkanie doszło do skutku. Chciałby po prostu, by tutaj były stabilne kontakty, stabilne właśnie jakieś planowanie tutaj wspólnego spotkania z panią pytającą i wyzdrowienie, uzdrowienie tej sytuacji, która teraz jest taka jakby negatywna, prawda, w waszym partnerstwie. Także tutaj myśli na pewno też nie tylko na poziomie głowy, że to właśnie spotkanie jakieś tam nie doszło do skutku, tylko też na poziomie serca, czyli emocjonalnym, takim właśnie tutaj uczuciowym poziomie, że chciałby, pragnąłby tego spotkania z panią. I też właśnie te stabilne tutaj rozmowy, kontakty, spotkania, prawda? Aby to wszystko się znowu wyklarowało. Tutaj w trzecim rzędzie to jest, co on chce zrobić, co on planuje w stosunku do pań pytających. Planuje na pewno pomosty między Wami, czyli porozumienie, spotkanie się, zbudowanie jakiejś łączności pomiędzy właśnie nim a panią, paniami. Czyli tutaj chce przejść takie najniebezpieczniejsze, powiedzmy, te mosty, czyli to jest te wszystkie przeszkody chce przejść, byście znowu zaczęli się normalnie spotykać i kontaktować i by otworzyły się tutaj nowe możliwości właśnie, prawda? By, tak jak tutaj ta piękna karta pokazuje, otwiera się tutaj ta klatka i jest w środku piękna róża, czyli on pragnie, by właśnie tak tutaj otworzyła się znowu na nowo ta możliwość kontaktu, spotkań, czyli ta relacja, by znowu po prostu była no uleczona, prawda? I tutaj jest też karta księżyca, czyli tęsknoty, głębszych uczuć, telepatii, intuicji. Być może też no, myśli partner w nocy, prawda? Intensywnie i ma jakieś tam głębsze właśnie rozmyślania w nocy, być może sny, także być może wieczorową porą, powiedzmy, planuje coś, myśli o Was. Także ta karta mówi właśnie, że otworzą się jakieś takie tutaj głębsze uczucia partnera lub że powinniście właśnie się porozumiewać też telepatycznie i że powinniście troszkę wierzyć intuicji, że to się wszystko da naprawić i to się wszystko znów jakoś ułoży. Teraz w przełożeniu talii Lenormand jest tutaj na dnie talii kart
list, czyli jest to oczywiście symbol kontaktu, jakaś pisemna wiadomość, która do Państwa przyjdzie, czy to SMS, czy e-mail, czy jakaś tam postcard, czyli widokówka, czy teraz sama się uśmiechnęłam, widokówka, ponieważ to już tam się wydaje takie strasznie jakieś, nie wiem, staromodne, prawda, ponieważ wiadomości raczej przychodzą przez WhatsAppa, Facebook i tak dalej, być może no SMS-y nawet już są w tej chwili, prawda, czymś powoli staromodnym, więc taka wiadomość może przyjść poprzez oczywiście nowe technologie i tak dalej. Wiadomo, nie musi to być list wysłany pocztą, tak jak tutaj jest na tym zdjęciu, ponieważ wiadomo, są różne szybsze w tej chwili środki przekazu wiadomości. Więc na pewno myśli tutaj partner o kontakcie z Wami, chce nawiązać kontakt, coś napisać. Czyli bardzo jednoznaczne karty, kochani, na poziomie głowy, myśli intensywnie o polepszeniu relacji na poziomie serca, myśli o spotkaniu z Panią pytającą, uzdrowieniu tych wszystkich tutaj spraw, które nie są pozytywne w tej chwili. No i tutaj szuka właśnie jakichś pomostów między Wami, by otworzyły się znowu jakieś głębsze, piękne uczucia i po prostu tęskni, prawda? Bo karta Księżyca też jest kartą tęsknoty, rozmyślań. Też być może troszkę lęków, prawda, które są nieraz w naszych rozmyślaniach, ale niemniej jednak, ponieważ są tu pozytywne karty, więc będzie tutaj wszystko dobrze. Myśli o pozytywnych spotkaniach, komunikacji i wyjaśnieniu wszystkich sytuacji. No, bardzo pozytywne karty. Zobaczmy, co mówi Tarot tutaj jeszcze do tego, ponieważ uzupełniam bardzo chętnie te karty Lenormand Tarotem, bo wtedy mam jeszcze takie szczegółowsze informacje, bardzo precyzyjne. Więc co Tarot nam do tego tutaj dopowiada? No jest to osoba jakaś młoda, powiedzmy niedojrzała, być może emocjonalnie, być może młodsza od Was, ten mężczyzna być może jest młodszy od Was, bo to jest paść kielichów. Jeśli nie jest młodszy wiekiem lub być może jest też rówieśnikiem, to chodzi o to, że jest po prostu młodszy, jeśli chodzi o taką dojrzałość emocjonalną, psychiczną, prawda? Ponieważ no i tak mówi się, że mężczyźni, nawet nasi rówieśnicy, prawda, że są po prostu, jeśli chodzi o taki rozwój emocjonalny, no jakby wstecz, tak? Czyli tutaj też jest taka właśnie sytuacja, że ten mężczyzna, o którego pytacie, jest być może oczywiście kawałem chłopa, dużym, silnym facetem, ale to nic jeszcze nie mówi o jego dojrzałości właśnie takiej emocjonalnej, prawda? Czyli być może jakieś ma tutaj jeszcze no takie braki, że powinien jeszcze troszkę dorósć, powiedzmy, do jakiejś takiej stabilniejszej relacji. Niemniej jednak paść kielichów jest osobą zakochaną. Zobaczcie, jego głowa jest w chmurach, a on tylko tutaj wisi, prawda? Czyli też marzy o szczęściu. Tutaj jest ta różowa świnka. Marzy o szczęściu. Jest po prostu no, rozogniony, rozpromieniony tymi emocjami. Tutaj siedzi nad wodą i rozmyśla, ponieważ no, woda jest to symbol emocji. Czyli wiele tych emocji tutaj w nim. No i kielichy to tak ogólnie, to oczywiście karty emocji, intuicji, radości. Paść kielichów mówi o osobie właśnie jeszcze niedoświadczonej, ale niemniej jednak no, jest zakochany w Was i myśli o Was, jesteście dla niego królową pentakli, czyli królową monet. Monety są znowu taką kartą ziemską, tak? Symbolem ziemskim, czyli racjonalnie myślącym człowiekiem i człowiekiem, który po prostu ma dobra materialne, dobra duchowe. Zobaczmy, jaka piękna jest tutaj ta karta tej królowej. Przepraszam, że tak do kamerki.
tej królowej pentakli. Królowa pentakli jest osobą konsekwentną w działaniu, wytrwałą, pracowitą, przedsiębiorczą, właściwie zarządzającą swoimi zasobami, zasobami właśnie materialnymi, swoimi dobrami, których się dorobiła, które osiągnęła. Jest osobą bardzo dobrze planującą, która wie, czego chce, tak? Jest dobrą szefową. Także tak Was widzi tutaj Wasz partner, że macie wszelakie dobra. Nie chodzi tylko o finanse. Chodzi też o dobra, o wartości duchowe, emocjonalne, intelektualne, o dobra takie jak piękna rodzina, szanowanie swoich po prostu rzeczy, których się dorobiliśmy, czy prawda, wszystkich rzeczy, których mamy, szanowanie tego. Także tak myśli o Was ten właśnie zakochany tutaj mężczyzna młody, powiedzmy, który tutaj głową jest w chmurach z tych wszystkich emocji. I to, co pragnie na pewno, on z Wami jest tutaj szczęśliwa rodzina, 10 kielichów, czyli szczęśliwa rodzina, dzieci, radość, spełnienie, emocjonalne spełnienie, prawda? I też tutaj finansowa stabilizacja, ponieważ to jest ta królowa monet właśnie. I również po prostu dziesiątka kielichów to już jest taka naprawdę przepiękna karta, gdzie oboje jesteście po prostu spełnieni emocjonalnie i Wasze marzenia się w tej chwili tutaj spełniają. I bardzo pozytywne aspekty są tej karty. Bezpieczeństwo, tak, miłość, rodzina, uczucia, emocje. Także on pragnie tego, tak myśli tutaj o Was, by się tak tutaj ziściło. Bardzo piękne karty dzisiaj mi tutaj wyszły. I co jeszcze myśli partner? Świat, kochani. On myśli, że jakby był z Wami w związku stabilnym, to właśnie nie dość, że nie tylko byłby tu spełniony, jak ta karta mówi, tak, szczęśliwy, ale także, że świat dla niego stałby otworem, prawda? Czyli, że należy zakończyć ten cały cykl, który do teraz był i zacząć jeszcze raz właśnie od nowa z Wami i po prostu, by ten świat jeszcze raz stał dla Was obojgo otworem. By jeszcze raz spróbować tutaj po prostu wszystkich możliwości, które otwierają się przed Wami. Jakiś nowy początek, nowy projekt, nowe pomysły. Bardzo by tego pragnął. Ta karta świata symbolizuje też to, że on widzi Was jako osobę mądrą, z charyzmą, radosną, która ma swoje poglądy i o nich odważnie po prostu mówi, że jesteście osobą niezależną wewnętrznie i urzeczywistniacie się, pracujecie, poszerzacie swoje horyzonty. Jesteście ambitni, być może podróżujecie dużo, uczycie się języków i cieszycie się właśnie różnymi możliwościami, które daje Wam życie. Cieszycie się słońcem. Tutaj, prawda, jest taka atmosfera słoneczna, pozytywna. Jesteście pozytywnie nastawieni do życia. On jednak, jako tutaj ta osoba, ewentualnie jest jakiś załamany, smutny, tak jakby po tym urwaniu kontaktu się z Wami czuje się tutaj jak właśnie na tej karcie czterech kielichów, czyli ma w sobie taki smutek, rozczarowanie, apatię wręcz, samotność, czuje się samotny, czuje taki jakby ból po stracie kogoś, po stracie Was, prawda, bo pytamy teraz tutaj o Was i o niego. Więc taki
taka właśnie, takie uczucie straty i nie wie właśnie troszkę, no, w tej apatii, prawda, co ma zrobić i wątpi, także to jest taka właśnie karta smutku, załamania się, straty, rozpaczania po prostu. No ale właśnie myśli, jakby polepszyła się ta sytuacja z Wami, to wtedy znowu wróciłby ten cykl, prawda, od początku można by było coś zbudować i zacząć od nowa ten cały właśnie projekt z Wami, by znowu świat był tutaj jak na tej karcie, radosny, pełen wrażeń, otwarty, świat to, by stał świat po prostu dla Was otworem. I on właśnie o tym rozmyśla, że to wszystko jakby stracił poprzez właśnie tam jakiś konflikt, tak, co pokazały karty Lenormand na początku, że nie doszło właśnie do spotkania, są straty, szkody przez to. Właśnie on myśli o tym, że to właśnie, co było możliwe z Wami jako Królową Pentakli, właśnie stracił. I jest po prostu, no tutaj, tak jak mówi ta karta, prawda, pokazałam, nieszczęśliwy, rozmyślający, smutny. Tutaj jeszcze na dnie karty, kart Tarota, ukazała mi się ta karta, to jest Trójka Pentakli, czyli tak jakby też tutaj może brakuje mu jakiegoś takiego podziwu dla niego, nie czuje się doceniony, nie czuje się właśnie taki chwalony, doceniony, ponieważ Trójka Monet mówi o uznaniu, podziwie dla naszej pracy, realizacji, realizacja właśnie planów swoich zawodowych i wszelakich i jakby uzyskanie takiej nagrody za to, co sobie wypracujemy. Tutaj jemu to właśnie, no nie bardzo, to znaczy brakuje mu takiego uznania, brakuje mu właśnie, no tutaj tych pozytywnych takich wibracji, by go docenić, czy w pracy, czy w tym związku, czy w ogóle w życiu, tak, ogólnie biorąc, więc nie wiem, być może stracił Was, stracił relację z Wami, stracił kontakt regularny z Wami, nie doszło u Was do spotkania, być może stracił też, nie wiem, pracę, różne są sytuacje, prawda? Być może stracił właśnie tutaj stabilizację swoją, bezpieczeństwo. I no, jest taka karta załamania, być może taka faza właśnie smutku, żalu, rozczarowania, rozpaczy. Także no, na pewno tej myśli partner o spotkaniu z Wami. Zobaczmy jeszcze, jakie energie są ważne tutaj dla tej relacji. Co on myśli teraz o mnie, co on myśli teraz o mnie, co on myśli teraz o mnie, co on myśli o mnie, co on myśli o mnie. Geduld, ok, czyli znowu mamy cierpliwość. Cierpliwość i opanowanie, spokój. Anioł cierpliwości. Anioł cierpliwości, no jak sama nazwa mówi o tym, by opanowanie poczekać. Jeśli karty pokazały, że on chce kontaktu i że rozmyśla i planuje, także proszę o opanowanie i spokój. Proszę nic nie robić, zachowywać się tutaj tak jak ta Królowa Pentakli, czyli spokojnie, opanowanie. Zobaczcie, jak ona siedzi pięknie. Bardzo zintegrowana z przyrodą, wsłuchana w swoje wnętrze i w głos przyrody. Opanowana. Rozmyśla coś, planuje już na pewno coś nowego, ponieważ jest osobą ambitną,
Także tak właśnie tutaj myślcie o tym opanowaniu cierpliwości. Dobrze. Bardzo pięknie myśli partner o Was. Miejmy nadzieję, że właśnie tutaj karty nam pokazały piękną właśnie historię, która zakończy się wspaniałym kontaktem i wyleczeniu tutaj tych wszystkich zaistniałych szkód w Waszej relacji. Tego Wam, kochani, wszystkim serdecznie życzę i cieszę się, jeśli Państwo zasubskrybują mój kanał i lajkują, komentują, są ze mną w ciągłym kontakcie. I do usłyszenia już niedługo przy następnych tematach i rozkładach kart. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę wszystkiego najpiękniejszego, najlepszego.